Rywalizują o miejsca wysokie. Karolina Iżyń,
Kolejni zawodnicy zbliżają sobie swoje rekordy życiowe po miejscach. Tak to nie wiekowe, kochani, bo przeprowadzimy oczywiście klasyfikacje wiekowe. Być może gdzieś tam udało się załapać na klasyfikacje wiekowe. Ale przed nami kolejna dekoracja. Do dekoracji poproszę pana Kazimierza Marandę. Jest z nami pan Kazimierz. Witamy serdecznie na przełomie lat 60. 70. Kamiczowskiego juniorów. Tych sukcesów jest na koncie bardzo, bardzo wiele. Są z nami także prezes Olimpii Grudziądz, pan Jacek Bojarowski oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Witamy serdecznie. No i chłopcy, ci aktorzy główni, którzy zdobywali miejsca na podium od 6 począwszy. Zapraszam także pana dyrektora oddziału Herkul. No i zaczynamy od 6 miejsca. Oskar Karczewski, miejsce 6, szkoła podstawowa numer 5. Zapraszamy bardzo. Oskar, skakuj. W zasadzie ustaw się blisko trójeczki. Miejsce 5, Maksymilian Wojowski, szkoła podstawowa numer 15. Ale nie pozwólcie, moi drodzy, żeby ci zawodnicy byli dekorowani bez praw. Słuchajcie, wielkie brawa dla nich. Czwarte miejsce, Jakub Krzysztof Jacowski. Szkoła podstawowa numer 1 z Woli, brawo. Na miejscu drugi Wiktor Dach, jedenastka. I zwyciężył Patryk Domany. Widzieliście ten finisz. Wiktor prowadził przy biegu na bieżni, ale tutaj Patryk włączył 6 bieg i zacięta rywalizacja między Wiktorem a Patrykiem do samego końca. Zwycięstwo wyszedł z tej pozycji Patryk. Brawo! Droga publiczności, w tej chwili zwróćmy oczy i swoją uwagę właśnie na murawę, właśnie na ten podium, bo tutaj na podium stoją najlepsi 8 i 9-latkowie. Jeszcze raz tak rośli wielkimi brawami! No i jest z nami także pan Kazimierz Maranda, z którego się bardzo, bardzo cieszymy, prawda, Łukaszu? Zgadza się, to był zawodnik, który był niemal rekordistą świata w 70. roku. Pan Kazimierz jest olimpijczykiem z Monachium, dwukrotnie siódmym zawodnikiem mistrzem Europy. No i z tego czasu byłem udany wyglądować jeszcze drugim słowem. Witamy serdecznie raz jeszcze pana Kazimierza, jak również pozostałych gości. Pana Jacka Bojarowskiego, który dokonał odbioru dekoracji oraz pana Andrzeja Kere, naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Zwrócić uwagę na wieżdzie, czy pan prezydent Robert Malinowski i jego brat Piotr gdzieś już tutaj przymknęli. Raz 45 planowo, jak się dowiedzieliśmy. Kochani, dokładnie. Oczywiście przypomnę, Robert Malinowski, pan prezydent w czasach swojej kariery sportowej był zawodnikiem na najwyższym krajowym poziomie. Jego 5 km w czasie około 14 minut 20 sekund, więc był zawodnikiem. I mamy... Prezydent, gratuluję serdecznie. Na trybunę boczną. Moi drodzy, zapraszamy was
o przejście na trybunę stamtąd, dokładnie tak, że można śledzić rywalizację. Thank you.
kata za lato. Ale dzięki brawa na tych dziewczyn, moi drodzy. To są ostatni mety. Piszą to przed tym zalewką. Piszą właśnie pocierają do waszej linii mety. Przypomina o opuszczenie strefy mety. Rodziców do opiekunów. To jest tylko arena bardzo sportowej. Zatem powinniście tutaj szybko i właśnie zawodnić i zawodnicy. Dziewczyny z rocznika 2004, 2005 w tej chwili finiszują, a rówieśnicy koledzy już na presce, już na linii startu oczekują. Oczywiście do startu jeszcze jakieś 3-4 minuty, panowie, więc poczekajcie, poczekajcie jeszcze. Tutaj gdzieś w okolicy wygrają wolniki, więc nie traktujcie tego jak sygnał startera, znaczy, żeby nie było startów. W podobnej sytuacji znalazły się zawodniczki, które teraz kontrolnie dwie grupy, grupa startowa już po biegu dawno, no i grupa tych zawodniczy, które teraz wyruszyły. Wszystkie zawodniczki oczywiście otrzymają pamiątkowe medale bez klasyfikacji generalnej. Kochani, dwa komunikaty, Brane Dębowski i klasy drugiej, a po chwilę podejście tutaj do strefy medalowej. Zajmuje jeszcze wysokie miejsce, 10 000 metrów.
biegł na 3000, na 5000 metrów. Także oczywiście bieg międzyszczytowy. No także jest to absolutnie wszystko w waszych czasach możliwości wytrzymał czegoś potrzeby. A już na trasę ruszyła kolejna chmara biegaczy, chłopców, którzy będą rywalizowali w kolejnej konkurencji biegowej i już za moment, za kilka minut zobaczymy mi na tej 50 prostej. Moi drodzy, dzisiejszy, nazwijmy to, również na tym dystansie zajmował czwarte miejsce na mistrzostwach Europy. Zgadza się na pewno jednym z lepszych wyników. Wczoraj Krystian Zalewski analizowaliśmy trening Brocka Majowskiego i stwierdziliśmy, że już z samego kilometrażu, z samej objętości tygodniowej kilometrów połykanych na treningach Brocka Majowskiego było doświadczenie, że był wybrany doskonałym maratonistą, który jest międzynarodowy. 2004-2005. Andrzej Radziew, drugi wybrany. Skończono na trasie około 80 minut. Najlepszy wielkim aplauzie w tej chwili. Pani, dopinguje szczególnie tych zawodników, którzy walczą w tej chwili bieg główny, bo to są jeszcze godziny o łamacze. 59 minut 34 sekundy. Kochani, macie jeszcze 23 sekundy na złamanie magicznej bariery. 60 minut. 18, 17, 16. Myślę, że ten finisz, różowa czapeczka numer 656, czy godzina pęknie, czy będzie pokonana bariera? Jest! 59, 56, kochani. To są kolejni godzinołamacze. Zawodników na trasie mamy jeszcze oczywiście całą masę z tego względu, że tak jak Karol wspomniał, mamy tu prawie rekord, być może mamy rekord frekwencji, bo na trasę wystartowało około 680 biegaczy. A póki co oczekujemy właśnie dla nich oraz na chłopców, którzy za chwileczkę już biegną na stadion i będą kończyć swoje młodzieżowe zmagania. Limit czasu do 90 minut z pewnością nie będzie tutaj problemów, żeby wszyscy zawodnicy tutaj w tym limicie się zmieścili. Mamy tutaj właśnie to miejsce drugie między trójką zawodników. Piękny finisz, piękne moce, zresztą ta nawierzchnia Mondo sprzyja temu, żeby tutaj jeszcze powalczyć i na resztkach sił przyspieszyć i później, który już na niejednej wierzchni, na niejednej trasie asfaltowej zapewne rywalizował w swojej kategorii. A to zawodnicy mający 10-11 lat, doskonały czas selekcji naboru do konkurencji lekkoatletycznych. Oczywiście do konkurencji morskiego, bo przecież na listach tutaj startowych tych biegów towarzyszących są nie tylko uczestnicy biegów, uczestnicy uczniowie szkół z terenu Grudziądza, ale także przed osoby niepowołania, zatem zajęli obie grup rodziców. Opuszczamy drugie stadion, a drugi stadion zajmujący zawodnicy. To jest ich arena, to jest ich 5 minut. Uszanujmy to i zachowajmy wszelkie zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim drożność strefy mediów. To musi być, kochani, a jest nas tu naprawdę bliższe grono. Kilkaset osób w tej chwili już na wieści na tej linii prostej, bo tu jeszcze... A ja już znam personalia zwycięzcy tego biegu, który teraz jeszcze trwa. I to jest Pawełko, brawa dla Igora, i to podniesie się do góry. Brawa, wspaniały stół, tutaj zwyciężył w kategorii 10-11 latków. Za chwileczkę wspólnie z swoimi kolegami wykonamy tutaj dekoracje tych chłopców. Wszystko najlepsze, wytrzymała drogi rzeczowe, a przy dekoracji fotografii wykonają pan Wiesław Malinowski, później święty pan Jackiego, naszego gościa honorowego oraz dyrektora działu Kierków w Grudziądzu. Jeszcze w kraju, a tymczasem w Polsce, Karol Wiktoria.
pan dyrektor rozdziału Kretur wyrządu, pan Dariusz Naporski. No i bohaterowie tej kategorii wiekowej. Od 6 miejsca Adrian Wetter, brawo, szkoła podstawowa numer 16. Szkoła podstawowa zagraliśmy to, a zwycięzcą został i... Gratulujemy też wszystkie finiszy do uczestników najszybciej pokonali dystans 800 metrów roczniki 2004-2005. Amerykanie, także wybranie.